Nazywam się Bożena Wieczorkowska, jestem lekarzem psychiatrą. Pracuję w szpitalu tutaj na Kraszewskiego od 1974 roku, od jesieni. Zmieniło się wiele w tym szpitalu przez te lata. Trochę na lepsze, trochę na inne. Natomiast jeśli chodzi o ogród, to ja w ogóle z tym szpitalem pierwszy kontakt miałam w roku 1970, kiedy przyszłam tutaj na praktykę studencką po pierwszym roku studiów. I wtedy ogród był podzielony na sektory bardzo wysokim żywopłotem. Ja w tej chwili sobie nie przypomnę, czy ten żywopłot to był bukszpan, czy to były inne krzewy żywopłotowe, ale ten żywopłot był wyższy od człowieka. Każdy oddział miał swój jakby taki sektor, w którym mogli pacjenci przebywać. Wtedy miałam praktykę na oddziale szóstym, to był oddział męski. I pamiętam, że wychodziliśmy tam na spacer, no my jako, tak powiem, na praktyce salowych byliśmy do takich, prawda, prac pomocniczych z pacjentami do tego ogrodu i że mieliśmy przebywać w tym zamkniętym, jakby bo to w cudzysłowie zamknięty, bo zamknięty nie był. No ale pacjenci, jak to pacjenci, rozchodzili się, więc biegaliśmy za nimi, szukając ich po całym ogrodzie. No, żadne tam nieszczęście się nie przytrafiło, ale w tych jakby w tych enklawach takich były ławeczki, że można było tam usiąść. Czy to było ładne? Nie wiem. To czas zatarł mi wspomnienie tego, a wszystko, co się wiąże z młodością, jest ładne. Mnie to się wtedy podobało. Czy to było funkcjonalne? Nie wiem. Też nie bardzo wiem, kiedy to zostało zlikwidowane. Jak przyszłam do pracy tutaj, to już tego nie było. A przyszłam tutaj w 74. W tym czasie, jak tu przyszłam do pracy, to mieliśmy z tyłu ogród warzywny. Ogromny ogród warzywny. W tym ogrodzie warzywnym pracowały praktycznie dwie osoby. Był pan ogrodnik i pani Kazia, która mu pomagała. Szpital miał też swoją kuchnię, bo wtedy szpitale były samowystarczalne. Była pralnia, szwalnia, kuchnia. Było wszystko na terenie szpitala. Nasz szpital miał warzywa, szczególnie warzywa z tego właśnie ogródka. Jak tylko się zaczynały nowaliki, to w naszym szpitalu był szczypiorek, była rzodkiewka i pacjenci na przykład dostawali na śniadanie twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką. Mieliśmy własną sałatę. Bardzo szybko była ta sałata do obiadu dla pacjentów. Mieliśmy później ogórki, pomidory, więc tego było pod dostatkiem. Pacjenci tego dostawali dużo. I nawet jak sobie poszli, żeby tam, no ten pan był starszy, pan chybaż tego tak nie pilnował. I myślę, że pod dostatkiem tego było dla wszystkich. Kiedy przestał ten ogród u nas być, chyba z chwilą, kiedy ten pan się bardzo postarzał, a jak się postarzał, to i umarł, ale w czasie tego nie potrafię, że tak powiem, odtworzyć. Nikt więcej już potem tego ogrodu nie uprawiał. Oni mieli nadprodukcję, także nawet jak ktoś z pracowników chciał kupić, to mógł kupić. Ale większość właśnie szła do naszej kuchni szpitalnej. Muszę powiedzieć, że obiady były dobre. Wtedy lekarz dyżurny miał obowiązek zawsze skosztowania obiadu, żeby wydać opinię, no bo innej możliwości sprawdzenia, czy obiad nadaje się do spożycia, nie było, jak tylko wystawić lekarza dyżurnego jako szczura doświadczalnego. Więc dobre były te posiłki w szpitalu faktycznie. Mieliśmy też tutaj przed szpitalem takie kawałki ogrodu i nie pamiętam, to były lata gierkowskie. I w tak zwanym czynie społecznym zasadziliśmy tutaj róże. I mieliśmy tu przez krótki czas, może 3, może 5 lat, no bo róże dłużej nie żyją, jak nie są właściwie pielęgnowane. Piękny ogród różany, naprawdę. Tu na przodzie szpitala lekarze w większości. Inni pracownicy też, ale wtedy jakoś tak, że pamiętam, że dyrekcja skrzyknęła lekarzy. Mogliśmy przyjść ze swoimi bliskimi i z własnymi czworonogami, więc był tu taki rodzaj pikniku rodzinnego i sadzenie. Była to chyba, nie wiem, bo Zagierka była jedna sobota wolna. Była to może wolna sobota, a może niedziela. Tego też sobie nie przypomnę. Pogoda była piękna. To była pewno wczesna jesień, bo to wczesną jesienią powinno się róże sadzić. No i sadziliśmy te róże. Cieszyliśmy się bardzo. W naszym ogrodzie przed szpitalem jest piękna magnolia, która w tej chwili już marnieje, bo zasłania ją olbrzymie drzewo morwowe. Ja ją pamiętam, że ona tu była i była, więc niewykluczone, że ona jest jeszcze spadkiem po poprzednich mieszkańcach. Tam był basen na środku, w tej chwili tego basen przeciwpożarowy. W tej chwili już go nie ma, bo nie ma takiej potrzeby prawdopodobnie. Chyba straż pożarna nie wymaga tego. Natomiast tam są nasadzone teraz iglaki i bardzo ładne juki.
I jak jest sezon kwitnienia juk, no to tam jest przepięknie. Te iglaki plus te juki, tam jak pan Władek jeszcze wykosi, no to jest, no jest to taki kawałeczek, na który miło popatrzeć. Wzdłuż mieliśmy też, wzdłuż trawników takie kawałki, gdzie no niestety nieżyjący już pan Rysio, który tu sprzątał też podwórko, też sadził, sam sadził kwiaty. Przywoził sobie, bo on mieszkał gdzieś za Wrocławiem, przywoził sobie sadzonki i sadził te kwiaty. I też tak, takie właśnie rabaty wzdłuż tych oporowych murków kamiennych były. No, było to bardzo ładnie. No, pan Rysio niestety zachorował i zmarł. Ktoś inny po nim już tego nie przejął. No tak, no tak to bywa. Ja bym go na pewno widziała bardziej w kwitnących jakiś, bo generalnie szpital psychiatryczny wszystkim się kojarzy ze smutkiem, z rozpaczą, z poważnymi zaburzeniami, więc trochę koloru nigdy by nie zaszkodziło. Z czymś, co kwitnie. Krzewów kwitnących przecież mamy mnóstwo. Zacznijmy od bzu, które pięknie kwitnie w maju, prawda? Poprzez inne. I jakieś rabaty bylinowe by mogły być równie. Swego czasu była tutaj poradnia odwykowa w innym miejscu niż teraz i kawałek ziemi przed tą poradnią odwykową, no to pracownicy poradni założyły tam ogródek i tam był ogródek skalny, tam były irysy, piwonie i inne. No kwitło tam prawie cały rok. Przed oddziałami dziennymi tutaj pani pielęgniarka oddziału, która też już nie pracuje, też miała konwalię i inne kwiaty, które kwitły. Ale zabrakło tych ludzi i kwiaty też przestały być. No, czyli najważniejsze byłoby, żeby był ktoś, kto by chciał, kto by był odpowiedzialny za ten ogród, kto by się na tym znał i ten ogród jakoś pilnował. Bo można nasadzić najpiękniejsze drzewa, najpiękniejsze krzewy, najpiękniejsze kwiaty. To jak nie będzie pilnowane i pielęgnowane, to w krótkim czasie przestanie istnieć. Wydaje mi się, że kontakt z naturą jest uzdrawiający zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Moje nazwisko Andrzej Kiejna. Ja jestem psychiatrą, a właściwie nawet profesorem psychiatrii, mającym dosyć długi kontakt z tą instytucją. Ogród to, gdyby popatrzeć na okres, kiedy w jakiejś mierze rezydowałem w tym budynku, no to prawdę powiedziawszy, ogród był zwykłym po prostu ogrodem, mającym trochę drzewostanu i właściwie służył takim spacerom dla pacjentów. Ale z okresu kiedy rozpoczynałem jeszcze studia doktoranckie, to pamiętam, że ogród miał też tak zwaną swoją część zamkniętą, ogrodzona siatką. Ten ogród nie pełnił jakiejś szczególnej roli. Nawet nie było tak zwanego wjazdu od strony Odry. Tam był po prostu mur zamykający. Wejście na ogród było tylko i wyłącznie wejściem przez budynek główny i tak zwane boczne furtki, które były od strony też ulicy dawnej Kraszewskiego, a wcześniej nazywała się w czasach niemieckich Einbaumstraße. Ten ogród ubożał z upływem lat. Drzewostan, który był zaprojektowany, który miał swój sens architektoniczny, on nie był nawet chyba zewidencjonowany. On po prostu, co przychodziły jakieś większe wichury, to powalały część drzew. No, drzewa miały swoją rolę, bo chronili się tam pacjenci. Szczególnie kiedy było lato, to chętnie przesiadywali. Nie pamiętam już, żeby były jakieś, powiedziałbym, aleje. Tego nie pamiętam. Projektowaniu szpitali towarzyszyły też projekty założeń ogrodowych. Wręcz w latach w XIX wieku budowano tak zwane szpitale, mówiło się miasta ogrody, czyli były piękne obiekty, często rozrzucone po dużym terytorium, dużym terenie i tam zaprojektowane były ogrody. Ogrody służące głównie rekreacji. Nie były to ogrody wykorzystywane do prac ogrodniczych, tylko były to ogrody rekreacyjne. Ten budynek, to jest też może warte podkreślenia, budynek właściwie powstał formalnie, jego budowa została zakończona w roku 1887. Ten szpital po wojnie
w czasie wojny nie został zniszczony. I też substancja ogrodowa nie została zniszczona, bo tym bardziej nikt nie niszczył, powiedzmy sobie, ogrodów, jeżeli już. Ale nie pamiętam, żeby jakąkolwiek szczególną rolę on odgrywał. I w zapiskach jakichkolwiek okresu powojennego nie ma informacji na temat funkcji ogrodowej, poza tej, o której wspomniałem, czyli rekreacja dla chorych, ale rekreacja niepomyślana w kategoriach takich estetycznych, tylko w kategoriach raczej typu, żeby być na świeżym powietrzu i to tyle. W okresie powojennym szpital jest przede wszystkim szpitalem akademickim. Nawet nosi nazwę szpitala klinicznego jednego ze szpitali klinicznych i w jakiejś mierze przynależy też do uczelni medycznej. On bardzo szybko się, ten szpital zorganizował tak dalece, że kadra, która przyjechała z Lwowa, to wielu lekarzy, ale także personel taki pomocniczy, tak zwane salowe z Lwowa, które tutaj przez jeszcze wiele lat rezydowały. To była bardzo ważna funkcja w szpitalach psychiatrycznych, salowi, salowe osoby. Inna była psychiatria, to była psychiatria jeszcze tak zwana niespokojna psychiatria. Psychiatria, w której nie było leków, a zatem leczenie często bardzo było drastyczne. Leczenie terapią elektrowstrząsową, bez znieczulenia, bo dzisiaj jest ona stosowana, ale to jest terapia, która specjalnie, mówię, nie stwarza jakichś komplikacji, nie mówiąc już o tym, że nie budzi lęków wśród pacjentów, bo to jest pacjent, który jest wprowadzony w stan, powiedzmy, śpiączki, zwiotczony, także nie ma jak gdyby żadnego efektu, który jest nieprzyjemny i bezpieczne, terapia bezpieczna, ale wówczas nie było, jak powiem, anestezji. To były zabiegi, mówiąc tak eufemistycznie, wykonywane na żywo. Czyli pacjenci mieli napady drgawkowe, byli przytrzymywani, żeby nie połamali sobie kręgosłupa, ale czasami też dochodziły krzyki o tym, że powiedzmy ktoś jest prowadzony wbrew woli i tak dalej, i tak dalej. Także to był początek psychiatrii, był taki mocno budzący wiele takich też negatywnych odczuć, prawda? Później śpiączki insulinowe, niebezpieczne też, prowadzone po to, że pacjent jest wprowadzany w stan hipoglikemii, takiej, która pozwalała, jak gdyby, można mówiąc językiem takim potocznym, odbudować pewne, jak gdyby, świat wewnętrzny, który uległ w chorobie pewnym zmianom, prawda? No i trzeba wspomnieć jeszcze o wydarzeniu, które, można powiedzieć, kompletnie obróciło w perzynę ogród, czyli powódź. Powódź roku 97. Teren został kompletnie zalany takim, można powiedzieć, widomym znakiem tej ilości wody, która tutaj wtargnęła, był znak drogowy, który na zdjęciach jest pokazany, gdzie woda sięga tego tak zwanego znaku, czyli poziom gdzieś około 2 metrów wody, prawda, na terenie. To wszystko było zalane. I właściwie od tego czasu ogród już przebudowano, czy stworzono tak zwaną drogę dojazdową, wewnętrzną. Wcześniej nie było tego, tak mi się wydaje, że nie było tej bramy. No i ogród jako ogród właściwie przestał być takim parkiem, który mógłby być przedmiotem dumy czy chluby, prawda? Szpital w jakiejś mierze nie był nastawiony specjalnie na otwieranie się na zewnątrz. Szpital jako miejsce, które jednak ciągle obarczony jest pewnym stygmatem społecznym, raczej budził zainteresowanie pod kątem kogo przywieźli, niż tym, że w tym szpitalu, na zapleczu tego szpitala jest piękny teren rekreacyjny. I teraz, kiedy psychiatria się zmienia w kierunku
zupełnie z tak zwanej psychiatrii zakładowej, bo trzeba wiedzieć, że kiedyś szpitale nawet nie nazywano, nie zawsze nazywano, przynajmniej w powojennej Polsce szpitale psychiatryczne nazywano zakładami. Co pozostaje jeszcze w wielu jak gdyby takich oficjalnych enuncjacjach, jeżeli chodzi o terenowe szpitale. Tu już to jest na szczęście określane mianem szpitala, ale gdyby porównać to z obiektami na przykład no, po drugiej stronie, po zachodniej stronie granicy, na przykład niemieckimi, gdzie też mieliśmy okazję przed rokiem odwiedzić taki szpital w Ansdorf, który ma wiele obiektów starych, ładnie odrestaurowanych, to ten szpital postanowił otworzyć się na właśnie społeczeństwo, otworzyć się na środowisko. I tam na przykład zbudowano nowy obiekt, taki, który, no, gdybyśmy użyli określeń takich, czy odnieśli się do architektury, to można powiedzieć, że super nowoczesny, przypominający hotel wysokiej kategorii. Ale on ma właściwie drzwi otwarte właśnie tak, żeby ludzie z zewnątrz sobie mogli przychodzić, żeby tam w lobby można było, powiedzmy, nie wiem, zasiąść sobie przy kawie czy przy herbacie, żeby z odwiedzającymi przejść się, przespacerować przy i tak dalej. To tutaj jeszcze nie funkcjonuje, aczkolwiek powinno funkcjonować. Dużym ograniczeniem był brak na przykład możliwości komunikacji pionowej, na przykład typu windy, prawda? Teraz ta winda się pojawiła po wielu, wielu latach starań, co będzie pewnego rodzaju takim otwarciem się, że będzie można zjechać sobie z trzeciego piętra czy z drugiego piętra budynku i wyjść na teren, ale ten teren musi się otworzyć nie na samochody, tylko musi otworzyć na właśnie na ludzi, żeby tu nie tylko ci, którzy przychodzą w odwiedziny, ale także ci, którzy po prostu tu mieszkają, mogli zajrzeć do ogrodu i posiedzieć sobie na ławce, skoro no, w miarę przyjemnie zostało w tej chwili nabrzeże po tej stronie, prawda, tak opracowane, jest tam całkiem ładny widok. A zatem myślę, że to zainteresowanie ogrodem jest czymś niezwykle ważnym. Jest czymś niezwykle ważnym i zdecydowanie będzie miało taki wpływ humanizujący na obiekt, który ma się przekształcić w tak zwaną psychiatrię otwartą, psychiatrię środowiskową, gdzie liczba łóżek będzie zdecydowanie ograniczana na rzecz właśnie działań takich zewnętrznych, ale ta komunikacja z miejscem, którym będzie dalej to miejsce zarządzające, będzie tutaj. No, powinna być właśnie taka, używając takiej kategorii współczesnych, takim miękkim przejściem między, prawda, tym, co jest za murem, i żeby ten mur był też jak najbardziej otwarty, żeby był przejrzysty, prawda. Trzeba też pamiętać, że z budynkiem tym wiąże się też wiele niedobrych wspomnień związanych z okresem wojny, z okresem, kiedy nazistowska psychiatria, która no, była w jakiejś mierze związana z eutanazyjnym podejściem do chorych psychicznie. Mam na imię Monika, jestem terapeutką zajęciową tutaj w szpitalu. Prowadzę zajęcia terapeutyczne dla pacjentów, między innymi są to zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia z filmoterapii, też często są to po prostu spacery po ogrodzie i zajęcia rekreacyjne. Pracuję tutaj od niedawna, więc na tą chwilę ogród, jaki zastałam, jest miejscem na pewno w jakiś sposób urokliwym, ale mimo wszystko trochę zaniedbanym, trochę mało kolorowym. Sam ogród jest bardzo ważny dla pacjentów, bo bardzo zależy im na tym, żeby mieć możliwość wyjścia z murów, żeby wziąć udział w spacerze, żeby móc pójść, nawet zagrać w warcaby na dworze, czy pograć w ping-ponga, czy po prostu móc posiedzieć na tym dworze. No i nie ukrywamy, że na pewno jakieś takie otoczenie bardziej kolorowe byłoby też dla pacjentów z dobrym oddziaływaniem takim terapeutycznym, tak? Jednak kolory gdzieś tam poprawiają nastrój, a już od dawna jest wiadomo, że sama roślinność też ma taki pozytywny wpływ na człowieka. No i widać to często po pacjentach, że
Często pacjenci, którzy na przykład przez dłuższy czas przebywają na oddziale i mają możliwość takiego wyjścia, tak, za zgodą lekarza, jest decyzja, że wdrażamy wyjścia na dwór, to widać po pacjentach tą różnicę, jaka to jest dla nich, kiedy po długim czasie mogą zaczerpnąć świeżego powietrza, kiedy mogą dotknąć, nie wiem, liście, trawę. I nawet pamiętam, jak zaczęłam tutaj pracować i wyszłam na taki właśnie spacer z jedną z pacjentką i założyłam, że to będzie 15 minut, a byłyśmy 45 minut. I ona od momentu wyjścia z oddziału prawie już przytulała każde drzewo, głaskała liście i bardzo ciepło to wspominam, bo było widać, jak bardzo jej brakowało takiego kontaktu z naturalnym otoczeniem, gdzie jeszcze ona była z mniejszej miejscowości, więc ona na co dzień była przyzwyczajona do tego, że wokół niej było dużo zieleni, dużo roślinności, więc widać, że ten ogród naprawdę ma duże znaczenie dla pacjentów. Myślę, że przede wszystkim powinno w nim być dużo więcej roślinności, różnych kwiatów, krzewów, które w tym okresie takim wiosenno-letnim na pewno dodawałyby uroku, tak? Bo jednak takie rośliny, które jeszcze wydają dodatkowo zapach, no pobudzają jakby nie tylko wzrok, zapach, ale no po prostu oddziaływują na pacjentów w wielu płaszczyznach. Na pewno w takim wymarzonym ogrodzie by było miejsce, gdzie moglibyśmy my jako terapeuci przeprowadzać różne zajęcia, bo jest to też dla naszych pacjentów ciekawa forma, kiedy te zajęcia nie muszą się odbywać w czterech murach, tylko jest możliwość wyjścia, są jakieś miejsca, gdzie możemy usiąść. W tym roku gdzieś tam poprzesuwaliśmy sobie ławki, żeby stworzyć taki okrąg. No to czasami było tak, że kolejki się ustawiały, że jak ktoś szedł na spacer, bo jednak w takim okręgu samo to, że siadało się z pacjentami, miało możliwość się porozmawiania, po prostu. Nawet czasami rozmawialiśmy o tematach odległych, o tym, co kto lubi jeść, ale samo to było widać, że sprawia pacjentkom przyjemność, w ogóle pacjentom, że jest to bardzo przyjemne, więc fajne też by było na pewno to, gdyby były takie miejsca, które by były dostosowane do tego, że można przyjść i można coś zorganizować na zewnątrz. Myślę, że byłoby fajną formą zajęć dla pacjentów prowadzenie własnych jakichś fragmentów ziemi, tak, gdzie może by można było przeprowadzać zajęcia, bo często nasi pacjenci lubią po prostu takie czynności, które kojarzą mi się z domem, z czymś, co robili w swoim czasie wolnym. Bo często przecież jest tak, że ktoś ma działkę, czy ma jakąś rodzinę za miastem i to są takie rzeczy, które gdzieś tam pobudzają te pozytywne wspomnienia. I naprawdę też myślę, że to by mogło przynieść bardzo fajny efekt, że mieliby może taką możliwość obcowania z tą naturą i też poczucie, że mają jakiś wkład w to, co tam będzie i jak to wygląda. Nazywam się Iga Podgórska. Pracowałam w tym szpitalu od 1969 roku do 2017. Pracowałam najpierw jako pielęgniarka odcinkowa. Ja zaczynałam pracę na czwórce. To był żeński oddział. Wychodziłam z pacjentkami do ogrodu. Ogród był podzielony na sektory. Każdy oddział miał swój sektor. Akurat oddział czwarty miał sektor tam, gdzie był basen. Teraz już nie ma tego basenu. Teraz jest taki klomp czy kwietnik. Ale tam był basen przeciwpowodziowy, ogrodzony wysoką siatką. No i ta część ogrodu też była, każda część była oddzielona siatką. Były leżaki, były piłki, były jakieś tam rakietki, badmintona pacjentki grały. Część się opalało, nie można było się opalać, bo to przy lekach to trzeba było właśnie na to zwracać uwagę, żeby się pacjentki nie opalały. Bo jeszcze był ogród warzywny, taki, który szpital prowadził, był pracownik, ogrodnik, były szklarnie. To wszystko było oddzielone wysokim, drewnianym, czarnym płotem. Także tam można było przez szpary zaglądać. Aczkolwiek my personel tam zwykle w soboty kupowałyśmy sałatę, rzodkiewki, różne warzywa. Można było sobie kupować. Pracownicy to kupowali, a resztę to było... To było na potrzeby szpitala, na potrzeby kuchni szpitalnej dla pacjentów. Był okres w
czasach funkcjonowania szpitala, że pacjenci brali udział tam w takiej ergoterapii, powiedzmy, czy pielili grządki. No był taki okres, że było to jak gdyby no, zajęcie dla pacjentów. Pacjenci kleili koperty, różne składali mapy, różne inne rzeczy robili, zarabiali przy tym pieniądze. To były bardzo małe pieniądze, aczkolwiek te pieniądze starczały im na papierosy. Bo wiadomo, że pacjenci bardzo dużo palili. Przyszły pewne decyzje i to zlikwidowano. Tam widziałam, że porobiono takie siłownie na wolnym powietrzu. Poza tym no, są inne czasy. Pacjenci mogą swobodnie sami wychodzić na ogród, jest duża przestrzeń, mogą spacerować, mogą grać w piłkę. To jest no, postęp, to jest psychiatria się zmienia. Kiedyś pacjenta, rodzina, że tak powiem, wsadziła, brzydko mówiąc, do szpitala i pacjent no, był latami. Takich pacjentów znam, którzy byli przez wiele lat w szpitalu. Dopiero powódź nas wyzwoliła od tych pacjentów. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale jak powódź tutaj no, zalało szpital, to wtedy pacjenci byli wywiezieni, jak już tu troszkę można było dojechać, to ci szczególnie tacy rezydenci wieloletni zostali wywiezieni do Lubiąża. Podczas powodzi to szpital był zalany tutaj z tej strony, to do granicy płotu. Tu takie są słupki murowane, to czubki tych słupków było widać. Natomiast z tamtej strony to woda dochodziła do tego wału, do tej ulicy, także ta portiernia była, no była może częściowo, bo tam taki jest spadek. I tam jak ja tutaj przyszłam, torami doszłam, bo ja z Gądowa jestem, torami tutaj doszłam, tutaj łodzią mnie przywieźli i tutaj łódź Charon taki przewoził nas. Zresztą tuż przed powodzią, to była, pamiętam, sobota i były komunikaty, że będzie wysoka woda i wtedy puszczano na przepustki wszystkich możliwych pacjentów, nawet tych, co się za bardzo nie nadawali, ale pod opieką rodziny, żeby było jak najmniej pacjentów. Trochę dramatycznie to wyglądało, aczkolwiek pacjenci byli wyjątkowo spokojni. Byli nawet ci, którzy byli w ostrej psychozie, to było niesamowite wrażenie. To tak, takie no ludzie w obliczu takiego nieszczęścia bardzo się mobilizują. Nazwisko i imię Aurelia Bajrakowska. Podjęłam pracę w tym szpitalu 11 kwietnia w 1969 roku. Po ukończeniu szkoły pielęgniarstwa psychiatrycznego i podjęłam tu pracę na 5 lat. Następne 25 lat oddziałowa oddziału trzeciego. Następne 10 lat naczelna tego szpitala, a potem to już emerytura. Wiosną w 1969 roku, bo przyszłam w kwietniu, ogród działał pełną parą. Była piękna szklarnia, była dwójka pracowników, ogrodnik i jego pomocnica. Wszyscy kupowali nowaliki w tymże ogrodzie, ale dla nas chyba najważniejszą rzeczą było to, że mogliśmy do tego ogrodu wysyłać pacjentów. Nie dlatego, żeby ich się pozbyć z oddziału, tylko to miało w związek z ich terapią. Wiadomo, że farmakoterapia to połowa sukcesu. Następne terapie, między innymi zajęciowe, a ogród to była pewnego rodzaju praca zajęciowa, to jest następna połowa leczenia i pacjenci z tego bardzo korzystali. Oczywiście trzeba było wypełnić pewne formalne wymogi, pacjenci musieli dostawać jakieś tam pieniążki, ale nie to było najważniejsze. Najważniejsze było to, że oni tam mogli być,
mogli wykonywać pewne czynności, byli odpowiedzialni za swoje grządki, za polecone im roboty do wykonania, przychodzili zadowoleni, opowiadali, co tam robili. Trzeba pamiętać, że w owym czasie pacjent na oddziale przebywał czasami pół roku, a czasem dłużej. W związku z czym wszystkie zajęcia poza oddziałem były dla nich pewnego rodzaju rozrywką, a dla nas trochę przygotowaniem do życia w rzeczywistości, jak wrócą, prawda? Podobno kiedyś jeszcze prowadzono hodowlę trzody chlewnej, ale to już nie były moje czasy, ja tego nie pamiętam. On przestał funkcjonować, jeśli dobrze pamiętam, w połowie 70. lat. Wtedy coraz bardziej zaczęła wchodzić ekonomizacja. Poza tym podejścia do wysyłania pacjentów do ogrodów też były różne, z różnych względów. W dużym stopniu te zajęcia spełniały swoją terapeutyczną rolę, ale nie ukrywam, że nie u nas, ale na terenie Polski pacjenci byli wykorzystywani do tych robót. To też wiadomo, bo były i gospodarstwa przyszpitalne ogromne i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie nasza jakby bajka. No i potem ogród został zlikwidowany, ta szklarnia, warzywnik. No, to się łączyło w pewnym sensie z tym, że i ogrodnik poszedł na emeryturę, bo to był starszy pan, i został ogród tylko jako część rekreacyjna, z trawą, z pozostałościami drzew owocowych, gdzie też pacjenci mogli sobie pochodzić, tam nasze terapeutki wychodziły na spacery, ale już takiego prawdziwego ogrodu nie było. Jak porównuję psychiatrię w całości, jej osiągnięcia tamtejsze, podejście pracowników do pacjentów, ilość pracowników, zaangażowanie tych pracowników i to, co się dzieje teraz, co mogę jeszcze obserwować, to są dwa światy. Podejście do pacjenta było fantastyczne. To prawda, że pielęgniarek było dużo. Pielęgniarki miały czas dla pacjenta. Tu się odbywały rozmowy z tymi pacjentami. Te pielęgniarki były z tymi pacjentami. Pierwszy miesiąc mojej pracy na oddziale szóstym polegał na tym, że przez cały pierwszy miesiąc zajmowałam się pacjentami na sali obserwacyjnej. Wtedy to był jeszcze stary szpital, nieprzebudowany, bo przebudowano go w 97 po powodzi ogromnej. I na tej sali obserwacyjnej leżało 17 pacjentów. I ja miałam w jednym paluszku całą historię choroby ich wszystkich. Wiedziałam, co się z nimi dzieje. Oczywiście pracowałam tylko rano, bo byłam młodziutką pielęgniarką, prawda? A żeby było tak śmiesznie, to jak wchodziła wizyta na salę, wchodził pan ordynator Kazimierz Tomaszewski, tak, takiego miałam ordynatora wtedy, i patrzył i mówił: Aurelka, to łóżko wyszło z szeregu. Więc trzeba było pilnować wszystkiego. Wchodzę w tym właśnie miesiącu, wchodzę na salę z termometrami rano, żeby pomierzyć temperatury. Podchodzę do pacjenta, miał na imię Rysio, jego nazwisko też pamiętam oczywiście. I mówię: Panie Rysiu, mierzymy temperaturę. A pan Rysio był odwrócony twarzą do ściany, bo jego łóżko stało przy ścianie. On się do mnie odwraca, popatrzył na mnie i proszę sobie wyobrazić, co zrobił. Zaserwował mi prawego sierpowego między nos a tutaj usta. Krew mi poleciała, wtedy się jeszcze chodziło w czepku. Czepek wisiał na jednej wsuwce, ale fartucha nie poplamiłam krwią. I termometrów też nie wypuściłam. I dopadłam tak do dyżurki.
I tam dopiero emocje mi puściły i trochę się rozpłakałam. Ale oczywiście pan Rysze został zabezpieczony i gdzieś tak o 11 jest wizyta, przychodzi pan ordynator i cała świta, wszystkie pielęgniarki i pan ordynator mówi: panie Rysiu, co to się stało? Nie narzekał pan na siostrę Aurelkę? Dlaczego pan ją uderzył? Przecież krew jej z nosa poszła. A Rysio mówi: panie ordynatorze, ja musiałem, bo inaczej diabeł by ją zabrał, nie mielibyśmy siostry Aurelki. No i jak się na takiego pacjenta obrazić? Ja bardzo lubię pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i pracuję z nimi do tej pory, jeszcze poza szpitalem, a studentów uczę pielęgniarstwa psychiatrycznego. To są bardzo inteligentni ludzie, bardzo ciepli ludzie, bardzo wrażliwi ludzie i w bardzo dużym stopniu osamotnieni z różnych względów. Nawet jak mają rodziny troskliwe, to rodzina troskę pojmuje, powiedziałabym, ze szkodą dla pacjentów. Oni tych pacjentów starają się wyręczyć z wszystkiego. Wsadzają tych pacjentów pod taki klosz. I pacjent czuje się niepotrzebny. Każdy człowiek musi spełniać jakąś rolę. Musi wiedzieć, że jest komuś potrzebny. Nawet gdyby miał się opiekować tylko i wyłącznie psem czy kotem, to musi wiedzieć, że to zwierzę w jakimś sensie od niego zależy i że on coś może. Nawet jeśli pacjent ma brojenia, jeśli jest w zaostrzeniu choroby, nie można go trzymać pod takim balonem i nie pozwolić mu posmarować chleba, ukroić pomidora czy zagotować wodę w czajniku. On to musi robić. On musi być samowystarczalny. Oczywiście, że trzeba go mieć na oku. I przede wszystkim trzeba go słuchać i z nim rozmawiać. Pacjenta trzeba słuchać, słuchać, jeszcze raz słuchać, ale słuchać, nie udawać, że się słucha, i rozmawiać z nim. I wtedy pani wie, co w trawie piszczy i jest pani w stanie przeciwdziałać wielu takim sytuacjom trudnym. I nigdy nie wolno pacjentowi powiedzieć: proszę pana, to jest nieprawda. Pan mówi, że na ścianie wisi końska głowa, załóżmy. Nie wolno mu powiedzieć, że to nieprawda, bo tam nic nie wisi. Bo wtedy pacjent nas wciąga w krąg tych ludzi, którzy są przeciwko niemu, nie? No jak to? Jak pani widzi, że pani widzi, a ktoś pani mówi, że to jest nieprawda, no to co z takim kimś można zrobić? No można trochę pójść na siłę, nie? Ja miałem przyjemność tutaj trochę pracować, właśnie to się uczyć terapii i byłem wolontariuszem, no ale oczywiście miałem zajęcia z tak zwanymi pacjentami. No i tutaj ci pacjenci przychodzą z przeróżnymi problemami, kłopotami, dramatami życiowymi, mocno są często pokaleczeni, chorzy, nieszczęśliwi i gdzieś tam jednak trochę to przechodzi na człowieka, te historie, te sytuacje, te opowieści. No i wtedy wystarczy podejść do okna tutaj, popatrzeć na ten ogród i się robi trochę lepiej. A jeszcze lepiej jest gdzieś tam w przerwie jakichś zajęć, można sobie posiedzieć, pomyśleć, podumać, uporządkować wiele rzeczy w głowie. Pełni rolę takiego trochę amortyzatora, jeżeli chodzi o te wszystkie tutaj nieszczęścia, które się często rozgrywają. Ale też ja czasami sobie obserwowałem pacjentów, którzy wychodzą tutaj na spacer, czy chodzą z opiekunem medycznym, czy coś rysują, czy tam różne rzeczy tam robią, czy ćwiczą na przyrządach. I to jest też fajne. To też burzy pewien stereotyp tego miejsca, że tutaj wszyscy w pokojach pozamykani, poprzywiązywani, nie wiadomo co. Nie, to są często
nie wiem, osoby takie, które byśmy spotkali po drugiej stronie muru, po drugiej stronie ulicy, osoby bardzo młode też, tak? Tak więc to też myślę, że ten ogród i ta możliwość spacerów dla pacjentów jest tu fenomenalna i dla nich, i myślę dla osób, które zaglądają przez mur i patrzą, co tu się tutaj dzieje w tym szpitalu psychiatrycznym, a tu nagle widzą fajne dziewczyny, fajnych chłopaków, którzy się tam gdzieś tam przychodzą, mają jakieś problemy. Mam nadzieję, że takie przejściowe ze sobą. Moje oficjalne nazwisko i imię bardziej, bo nazwisko jest to samo, tylko imię to Stanisława Sankowska. Natomiast i pacjenci, i pracownicy, współpracownicy znają mnie jako Nina. Tak, że jak się zwracają, a pani Nina, to już wiem, kto jest. Natomiast jak powiem, że Stanisława, a kto to jest? Ja tu pracuję od 1 września 1973 roku bezustannie. Moje pierwsze tutaj skojarzenia były, matko, tu będę pracowała. Ale jak zobaczyłam ten olbrzymi ogród i na samym początku, jak tylko przyszłam, więc były takie podziały, były sektory, gdzie poszczególne oddziały miały miejsce na wyjście na spacer. I spacery odbywały się nie przez cały rok, tak jak w tej chwili, bo w tej chwili wychodzimy cały rok, niezależnie od pogody, no chyba, że jest bardzo zimno, deszczowo, może zimno nawet nie, ale deszczowo i jakaś zawierucha, to wtedy nie wychodzimy, ale tak to wychodzimy codziennie, nawet na kilka minut. Wcześniej, dawniej się nie wychodziło codziennie, wychodziliśmy przeważnie w okresie letnim i jak każdy oddział miał swój sektor, miał też swoje leżaki. To były takie jednoosobowe, metalowe leżaki, zawsze po zakończeniu musieliśmy składać w takich torebkach. I myśmy wychodziły też i pielęgniarki, wychodziły czasami salowe, także ilość tych pacjentek, bo zaczynałam na oddziale 4 żeńskim, to wynosiła nawet i ponad 20 osób. Więc, no ale wtedy były do pomocy pielęgniarki, były salowe, no bo na oddziale pracowało 5-6 pielęgniarek i 5-6 salowych, to było też odpowiednia ilość osób do pomocy i do opieki. I myśmy po prostu sobie tam leżeli na tych leżakach, odpoczywali, relaksowali się. Natomiast z czasem zostały jak gdyby te podziały zlikwidowane. Ja uważam, że to nawet i dobrze, bo jest taka integracja pacjentów z innych oddziałów. Panowie bardzo chętnie rozmawiają i kontaktują się z paniami, które wychodzą w tym samym czasie, czy nawet jeden drugiego zachęca do grania w warcaby, które tam mamy, stolik w ogrodzie, czy do ping-ponga, czy do siatkówki. Więc ta integracja między tymi oddziałami jest bardzo wskazana i myślę, że to jest taki pozytywny efekt tego. Oddzielony był ogród spacerowy od ogrodu faktycznego, gdzie była szklarnia, gdzie pracował ogrodnik, gdzie były uprawiane roślinki, zbierane były owoce. On był oddzielony. Więc czasami pacjenci, jak chodziliśmy na spacer, to pytali, a co jest za tą drewnianą, olbrzymią bramą? Bo to nie było widać, więc myśmy tam uchylali rąbka tajemnicy, no to było widać, że jest szklarnia, taka prawdziwa szklarnia pod szkłem i to nie jedna, tylko bodajże były chyba dwie czy trzy, no i byli zatrudnieni ogrodnicy, którzy już tego profesjonalnie pilnowali. Takim jednym ciekawym jeszcze punktem tutaj na terenie ogrodu to był basen, ale basen przeciwpożarowy. On był tu, jest gdzie w tej chwili jest centralne miejsce, to niby rondo, gdzie są posadzone juki i te takie drzewka małe iglaste. Tam było siedlisko żab i wieczorem, gdy się zaczynały, to było takie kumkanie, to była taka orkiestra żabia, że było coś wspaniałego, naprawdę. I jeszcze do tego się tam osiedliły kaczki. W tym właśnie basenie przeciwpożarowym. Czyli było takie urozmaicenie. Pacjenci to tak chodzili, o taka kaczka. To było takie dla niego coś, dla nich coś nowego. Poza tym przez jakiś okres czasu przed powodzią to były właśnie też miejsca, gdzie były posadzone róże. Przede wszystkim były to posadzone róże tutaj w tych skwerkach przed budynkiem szpitalnym. Tu jest nawet taki. I też w razie potrzeby to poszczególne oddziały jak gdyby miały oko, dopilnowywały to też w ramach zajęć pacjenci, z pacjentami, żeśmy to plewili,
i obcinali te róże, doglądali. No niestety po powodzi no, zostało to zniszczone i już no, niestety nie odnowione. A na terenie tego ogrodu, od tylnej strony ogrodu, szpitala, czyli ten właściwy ogród, tam właśnie kiedyś w latach 70. tam sadziliśmy i tam były piękne konwalie. No mamy tam w tej części dalszej, to tam wydeptane mamy takie ścieżki, gdzie robimy tak zwane rundki z pacjentami, jak wychodzimy na ogród. I tam jak w tej chwili tak jest sezon, to pacjenci sobie zbierali śliwki, zbierali jabłka, teraz nawet też zbierają jabłka, gruszki. Co się urodziło w tym ogrodzie, to myśmy z pacjentami zbierali, pacjenci sobie brali na oddział, jeden drugiemu tam przekazywał. No bo to nikt tego nie zbierał, a szkoda, żeby to było zniszczyć. Wiadomo, pacjenci potrzebują tego typu, a nawet samo urozmaicenie dla nich, że idzie i sobie zerwie parę śliwek i zaniesie na oddział, podzieli się z innymi. To jest też taka jak gdyby nauka pomocy, współpracy między nimi. No my na tym ogrodzie jako terapeutki to przebywamy bardzo dużo, bardzo dużo. Niemniej jednak jest to bardzo taka też i odpowiedzialna i uciążliwa praca, bo biorąc pacjentów, no musimy na nich zwracać uwagę, jeszcze jak wyjdą wszystkie oddziały, to matko, my stoimy i liczymy, gdzie są moi pacjenci, tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a są wszyscy, to dobrze. Jest też taka pomoc i współpraca między nami, to liczymy, a chyba to jest twój pacjent czy twoja pacjentka, słuchaj, ona tam gdzieś idzie. No to zaraz jest już pomoc i interwencja, żeby dołączyła do grupy. Też na tym ogrodzie organizujemy te wspólne też i grille. Grille organizujemy, tak, więc to są ogólnoszpitalne, jest kwestia przygotowania tego grilla, rozpalanie, później na kiełbaski, dopilnowanie, więc są osoby, które wychodzą, pacjenci tak zaoferowani, zaabsorbowani do tego, żeby to wszystko wyszło, a żeby się te kiełbaski nie spaliły, a żeby te kiełbaski były dobre. No i też to tak w miarę cyklicznie, no oczywiście w tym okresie kiedy to grillowanie jest, no jak były te upały tak w tym roku, to tego nie robiliśmy. Więc są to rzeczy trudne, niemniej jednak bardzo takie jak gdyby budujące. Bo wiadomo, my jako terapeutki jesteśmy jedna osoba na oddział. Na oddziale jest 30 parę łóżek, 30 parę osób. No i w jaki sposób organizujemy ten czas, no i musimy tych pacjentów też mobilizować. Oni wiedzą, że jak już są zajęcia, jak wchodzi pani Nina, to już zaraz będzie, pani Nina będzie wyciągała z łóżek, za uszy. Ja mówię, za uszy was wyciągam, bo muszę ich mobilizować. Oczywiście wszystkich tych, którzy mogą być w oddziale, bo jest podzielone, że są zajęcia w oddziale dla wszystkich pacjentów. Natomiast zajęcia, które tak tu powiedziałam, wyjście na spacer czy zajęcia poza oddziałem, to już wychodzą pacjenci, którzy są podleczeni, którzy nadają się na wyjścia pod opieką, no i wtedy jest zgoda ordynatora, lekarzy, że wiadomo, że ten pacjent już może wyjść, no że już jest krytyczne podejście właściwe do leczenia, żeby nam nie uciekł, co niemniej też się zdarzają, że są ucieczki, ale to jest nieuchronne. Natomiast jak idę na urlop i mówię tak, panowie, od jutra nie ma mnie 2 tygodnie. O matko, co my zrobimy, pani Nino, bez pani? A jak wracam, i to jest najcudowniejsze, no jest nasza pani, przyszła, już będą zajęcia, będą wyjścia na spacer. I to takie jest to, co coś dodaje takiej siły i energii do tej pracy z tymi. To jest praca ciężka, bo to są trudni pacjenci. Oni na początku leczenia są bardzo trudni, bardzo są czasami wulgarni i niedostępni. A później po prostu podchodzi i mówi, ja przepraszam, że byłem taki czy inny. Więc to jest takie, że ta praca nie idzie na marne. Że ten pacjent widzi, oczywiście nie wszyscy, ale że widzi tą różnicę i to, co się dla niego robi. I może to dlatego ja przepracowałam tyle lat tutaj. Praca terapeuty polega przede wszystkim na mobilizowaniu do aktywności, mobilizowaniu do tego, żeby ten dzień, poranny dzień wyglądał, że ma wstać, pościelić łóżko, zadbać o siebie. Nie zawsze to wychodzi, bo to jest opornie, ale trzeba ich tego uczyć.
jest też polega na edukacji, żeby ich edukować odnośnie brania leków, kontynuowania leczenia, funkcjonowania poza oddziałem, odpowiedniego tak zwanego bilansu finansowego, po wyjściu oni mają te niskie emerytury czy nawet zasiłki. To my prowadzimy te zajęcia edukacyjne właśnie, żeby nauczyć ich umiejętnego rozgospodarowania, żeby nie było, że na początku oni wszystko wydają, a później nie mają z czego żyć, tylko żebrają. Więc jest to jakiś taki mały postęp, jest, idzie to bardzo trudno. Poza tym są zajęcia z muzykoterapii, to są poza oddziałem. Wiadomo, ulubione zajęcia pacjenci bardzo, bardzo lubią. Są zajęcia plastyczne, pacjent też chętnie chodzi i ma jak gdyby możliwość takiej troszeczkę odskoczni od tego, tej codziennej szarości. Niejednokrotnie przerzucają swoje te doznania chorobowe na papier, bo nawet czy kolorystyka, czy kształty, czy nawet symbolika też czasami też pokazuje o tych ich doznaniach chorobowych. Są zajęcia z kinezyterapii ruchowe w oddziale. Też mamy zajęcia takie wspólne w ogrodzie, taka rywalizacja, takie spartakiady. No i są najbardziej lubiane imprezy, jakie zabawy. Zabawy ogólnoszpitalne, organizowane dla wszystkich oddziałów stacjonarnych. Oczywiście też biorą udział osoby, które mogą wyjść poza oddział, ale one są bardzo lubiane, chętnie uczęszczane i zabawy trwają od 17 do 20. Niejednokrotnie musimy kończyć, proszę Państwa, ostatni utwór, bo już 20 idziemy do domu. Hanna Dybek, jestem pielęgniarką pracującą tutaj od 40 lat. Jak przyszłam do pracy jako taka młoda dziewczyna, to ten park przede wszystkim był przepiękny, ponieważ było mnóstwo starych drzew, ale też było mnóstwo starych krzewów. Było dużo drzew owocowych. Część ogrodu była wydzielona na taki ogród warzywny. Przede wszystkim w ogrodzie był ogrodnik. Czyli to wszystko było bardzo zadbane. Były może inne trochę czasy ze względu na to, że pacjenci uczestniczyli bardzo aktywnie w dbaniu o ten ogród. To jak gdyby powodowało, że oni jednocześnie dbając o ogród, też dbali o to, żeby nie był zaśmiecany, żeby nie był dewastowany, traktowali go jak swój. Też może troszeczkę inaczej sytuacja wyglądała ze względu na to, że w tym czasie pacjenci w dużej mierze byli rezydentami tego szpitala. Byli pacjenci, którzy spędzili tutaj 20 lat, 18 lat. Także w zasadzie to było ich miejsce życia. Terapia zajęciowa wyglądała wtedy w ten sposób, że każdy oddział miał wyznaczony dzień tygodnia, w którym pacjenci po prostu szli do tego ogródka przyszpitalnego i tam pielili, wyrywali chwasty pod kontrolą tego ogrodnika. No, pomagali po prostu utrzymywać ten ogród warzywny, co owocowało tym, że na śniadania, tam kolacje, dostawali produkty z tego ogrodu. No i przede wszystkim to, że wydaje mi się, że jednak ustawa psychiatryczna zrobiła straszną krzywdę pacjentom, tak paradoksalnie, ponieważ dając im prawa, jak gdyby wycięła im zupełnie obowiązki. Ja myślę, że tak jak w wychowaniu dziecka, jeżeli się dziecku da tylko prawa do tupania nogą, a nie da się współodpowiedzialności za to, co się w rodzinie dzieje, to po prostu to dziecko dziczeje, prawda? Czyli, że idzie nie w tym kierunku, co trzeba. I to samo jest z pacjentami, że oni w tej chwili jak gdyby mając poczucie, że niczego nie muszą, nic do nich nie należy, ponieważ im nawet nie wolno pomagać paniom sprzątającym w dbaniu o oddział. Nie można im też dbać o ogród. Wobec tego oni po prostu w tej chwili chodzą po tym ogrodzie i dewastują to, co jeszcze w tym ogrodzie jest. Zrywają kwiaty, zrywają, łamią rododendrony. No i w zasadzie my jako instytucja jesteśmy absolutnie bezsilni, bo nie jesteśmy w stanie wyegzekwować od nich innego zachowania, prawda? A też nie mamy jak gdyby narzędzi do tego, żeby uczyć ich zachowań trochę innych. Gdybym miała marzyć o tym, jaka psychiatria powinna być w przyszłości, to
Wolałabym, żeby była właśnie bardziej dla pacjenta. Nie w sensie tego, żeby inni ludzie po prostu wypruwali flaki, żeby, no nie wiem, dbać o ten ogród, a pacjent po prostu będzie z tego korzystał, bo on nie będzie korzystał, on będzie dewastował, ponieważ on nie bierze w tym udziału. No sami po sobie wiemy, że jeżeli coś robimy, prawda, to bardziej o to dbamy, że jeżeli dzieci angażujemy w jakieś sprawy rodziny, to te dzieci mają większe poszanowanie dla tego, w co włożyli wkład pracy. I myślę, że to samo jest ze szpitalem, że terapie zajęciowe powinny między innymi też wyglądać w taki sposób, żeby jednak pacjenci brali udział w dbaniu o ten ogród. Bo my na przykład właśnie w tym ogrodzie gdzieś tam, no kiedyś to tak jak siadanie na trawie, tam były rozkładane koce. Ludzie w zasadzie latem to ten ogród cały żył. Tam się w piłkę grało, tam ci pacjenci się piknikowali sobie z personelem. Także to było zupełnie inaczej, naprawdę. Ja pracuję częściowo w tej chwili w poradni i mam takich pacjentów, którzy przychodzą do mnie właściwie tylko na zastrzyki. Jak z nimi rozmawiam i tak jak przychodzili na początku i przychodzili bardzo zaniedbani, w ogóle tacy inni i niechętni w ogóle do tych iniekcji, to przez cały ten okres czasu, tam ponad 2 lat, jak z nimi pracuję, to oni po prostu w tej chwili się bardzo zmienili. Przychodzą zadbani, pachnący, rozmawiamy o ewentualności podjęcia pracy. Także ja właśnie z takiego doświadczenia psychiatrycznego dokładnie wiem, że z pacjentem psychiatrycznym można zrobić wszystko. Nazywam się Barbara Łuszpińska-Umińska. Jestem ordynatorem oddziału pierwszego, trzeciego i izby przyjęć. Ja swego czasu byłam ordynatorem tak zwanego oddziału siódmego. To jest budyneczek osobno zupełnie stojący, on już nie należy do nas i tam przylegał ogród. Część pacjentów na przykład w ramach swojej terapii opiekowała się kwiatkami pod okiem salowej czy gospodarczej. Część z kolei siedziała, miała miejsca takie do siedzenia w grupie jakby. Były też miejsca takie, że osobno, ci co lubią osobno siedzieć. Było miejsce na grilla, były bardzo przydatne i bardzo sobie wszyscy pacjenci chwalili. Jednak zdecydowałam się psychiatria. Jakbym miała drugi raz wybierać, też psychiatria. A pracuję tu już 34 lata. Podoba mi się to. Każdy pacjent jest zupełnie inny. Do każdego pacjenta trzeba podejść zupełnie w inny sposób. I to, że oni się poprawiają, oni wracają do normalnego życia. Nie tak jak kiedyś twierdzono, że tutaj właściwie nie ma żadnych popraw, dajecie leki, a oni tak są tacy sami. Może część tak, natomiast część wraca do normalnego funkcjonowania i to niejednokrotnie na wysokich stanowiskach. Znaczy ciekawą właśnie rzecz, bo no, nawet a propos dzisiejszej tej sytuacji, gdzie pacjent wybił szybę, wyszedł z oddziału, to kilka razy mi się zdarzyło, że w momencie, kiedy mężczyzna, pacjent widzi kobietę, zupełnie inne jest jego zachowanie, spokojniejsze. Raz na dyżurze, pamiętam, słyszę też z tego oddziału na samej górze tupot, najpierw duży hałas, tupot. Widzę, że sanitariusze lecą, przytrzymują, no więc pacjent ich bije i nagle ja staję przed nim. On grzecznie wrócił na oddział. Także a dzisiejsza sytuacja podobna, nie? Zaczęłyśmy zagadywać pacjenta i udało się go spokojnie wprowadzić na oddział. Daniela Wójcik, 1 września 1950, no oczywiście 57 rok. Kończyłam szkołę pielęgniarstwa psychiatrycznego, to była chyba jedyna szkoła w całej Polsce, w Kościanie. To miałam ogromne szczęście, że do niej się dostałam. Nauka była bardzo wymagająca, ponieważ tam to było po wojnie, 55 rok, gdzie kadra była przedwojenna. Kadra poznańska. To jest różnica między wschodem a zachodem. To było wtedy sanatorium w Kościanie. 2 pawilony były dla chorych psychicznie. To były takie oddziały zamknięte. A w pozostałych to były sanatoria. I pierwszy raz tam się spotkałam z chorymi umysłowo. Tam się nie spotkałam z wiązaniem na pasach pacjentów. Chorzy
którzy byli zaburzeniami, którzy agresywni byli, byli gdyby wydzieleni za takim przedpokojem. Były dwa pokoje. Inni chorzy w ogóle nie wiedzieli, spokojni, nie wiedzieli, że coś takiego jest. I tam były dwie separatki. I tych w separatkach była osoba pilnująca w jednym pokoju i drugim. A trzecia osoba była na korytarzu. Jeżeli w razie potrzeby potrzebna była jakaś pomoc, to ta miała możliwość iść na oddział, prosić o pomoc. Była normalna świetlica, normalna stołówka, czy pani wie, normalna, gdzie zupa była w wazie, gdzie były talerze. Normalnie jak obiad przychodzili pacjenci z oddziału i z terenu, na którym mieszkali, tam spożywali posiłek. Nikt nie bał się, że potłuko, że pobiło, że byle. I tego w ogóle nie było. Ja tego w ogóle nie widziałam. Trzeba było pacjentów pilnować. Były uczennice, jak my, były pielęgniarki. Po wybudzeniu chorych personel przychodził z różnych oddziałów, odbierał chorych. Łóżka się zmieniało, pościel, wszystką pościel, co była, odchodziła do pralni, czystą się ubierało, przygotowywało się na przyjęcie na rano następnych tych samych pacjentów dalszego leczenia. Oddział się zamykało. Teraz mój powrót do Wrocławia. Zdecydowałam się tu przyjechać, przyjechał nas trzy. Na oddział trafiam, kliniczny oddział na parterze, tak jakbym zeszła do piekła. Z nieba do piekła. Pacjent się nie liczył. Liczyła się, żeby była czysta podłoga i łóżko pościelone. Pacjenci, była jedna sala, na której jedli śniadanie. Dwa stoły długie, nikt o talerzu nie myślał. Chleb do ręki, kubek blaszany. Jedna jadła, siedziała, druga chodziła z tym. Różnie to było. Teraz chore niespokojne potrafiły być wiązane do tych ław. Te ławy były takie ciężkie, że one nie udźwignęły. I proszę sobie wyobrazić, tak do obiadu siedziała, kiwała się, spała. Tak było. I tych chorych pilnowały dwie salowe. Bo pielęgniarek naprawdę nie było. Jeszcze pacjentki do mycia. Proszę sobie wyobrazić, nie miała żadna ręcznika, nic. Oddziałowa dała prześcieradło i tak ochlapała się koło wanny, wycierała się jedna prześcieradłem, przyszła następna, druga. Po dwóch czy trzech tygodniach, ja już dokładnie nie pamiętam, ja rezygnuję z pracy. Nie mogę. W takich warunkach, w takim czasie nie mogę pracować. Nie przyszłam do pracy. Przyszła przełożona, pielęgniarka. I prosi mnie i to tamto. Ja myślę, że to dla mnie jest ciężko. Psychicznie jestem w takich warunkach ciężko. A mówi, oddziałowa, już niech długo pójdzie na emeryturę, to tamto, siamto. Wróciłam do tej pracy. Rzeczywiście. Pierwsze poszła oddziałowa na urlop. Wprowadziłam talerze. Zaraz poszła na emeryturę. Ja zostałam oddziałową. I zaczęło się, wie pani, powoli, nie od razu wprowadzać. Mieliśmy swój ogród. Ogród za oddziałem był podzielony. Każdy oddział miał swój ogród. W lecie wychodził personel z pacjentkami. Pacjenty chodziły do tego ogrodu, tam się picie dało. No i była terapia zajęciowa na oddziale. A pacjentki, które mogły wychodzić, to była terapia taka ogólna na dole, tam prowadziła też pracownica. I już jak była już terapeutka zatrudniona, to pacjentki zaczęły wychodzić do miasta. Wychodziły do kina, wychodziły na spacer, bo już była ta terapeutka, która pewnie nie wszystkich brała, ale takie pacjentki, które miały wolne wyjście. Zaczęły być przepustki. W sobotę, w niedzielę pacjentki wychodziły na przepustki. Był zatrudniony ogrodnik. I w tym ogrodzie i szły też pacjenci, którzy nie przymusowo, które chciały pracować, które mogły mieć wyjście bez opieki, szły, pomagały. Tam było wszystko, wszystkie warzywa, które szły na szpital. Ale jeszcze przed ogrodem, to już wie pani wcześniej, nawet była taka wydzielona, że tam były świnie ze dwie tam chowane. Ale to był krótki okres, bo chyba sanepidu nie pozwolił.
Oprócz tego te ogrody były za szpitalem, za oddziałem i każdy miał wydzielony swój ogródek. I na tym ogródku musiał pilnować czystości. Już dbały tam żadnych papierków, żadnych nic. To już był tak każdy oddział miał. I jeszcze każdy oddział miał ogródek przed szpitalem. Tam były róże, tam były kwiaty, to żeby plewić. No wie pani, no to takie po prostu jako rehabilitacja, nie przymus. To już te pacjentki, które mogły wychodzić, chętnie chodziły. Piotr Baranowski, jestem dyrektorem do spraw medycznych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Ogród szpitalny ma przede wszystkim stać się miejscem przynajmniej po części otwartym, takim, który będzie pełnił niewielkiego parku dla dzielnicy Kleczków i może okolic. Ogród będzie podzielony na trzy części, trzy strefy. Jedna z nich będzie zarezerwowana oczywiście tylko i wyłącznie do celów terapeutycznych dla pacjentów szpitala. Do tej strefy nie będzie miał dostępu nikt spoza pacjentów i personelu szpitala. Ogród półotwarty, który będzie wykorzystywany w celach spacerowych, które będą mogli odwiedzać również członkowie rodzin, odwiedzający pacjentów. No i właśnie ten ogród zewnętrzny, ogród zupełnie otwarty, który będzie pełnił funkcję parku, być może placu zabaw. Jest w tej chwili przygotowane założenie całego tego terenu. W niedługim czasie najprawdopodobniej dojdzie do realizacji pierwszego etapu, czyli tego, no, można powiedzieć, takiego ogrodu najbardziej kojarzonego ze szpitalem. Natomiast w miarę pozyskiwania funduszy będzie tworzony ten ogród zewnętrzny i ten zupełnie otwarty. Ten ogród będzie pełnił funkcję terapeutyczną w ramach tak zwanej hortiterapii. To jest uznana w tej chwili uniwersytecka dyscyplina. Jest to rodzaj terapii, który polega na specyficznym obcowaniu z naturą, zajmowaniu się zielenią, doświadczaniu roślin, doświadczaniu przyrody w sposób zupełnie bezpośredni. Badania pokazują, że taka forma terapii jest absolutnie skuteczna. Wielu osobom pomaga, no szczególnie w tym świecie, w którym rzeczywiście tego kontaktu z naturą jest coraz mniej. Otwarcie tego ogrodu ma również cel destygmatyzujący. Szpital do tej pory kojarzony jest z dość takim ponurym miejscem, budynkiem zamkniętym zupełnie za murami. Natomiast to wszystko skutkuje tym, że również chorzy postrzegani są jako ci, którzy są wykluczeni z życia społecznego. Od dawien dawna już na całym świecie dochodzi do prób zmian tego takiego smutnego statusu chorych psychicznie. I myślę, że otwarcie tego ogrodu jest pewnym krokiem w tym kierunku. Jeżeli będą mogli tu przychodzić ludzie, będą mogły przychodzić dzieci, to miejsce będzie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z czymś dobrym, a będzie można spotkać na tym terenie również chorych psychicznie, no to być może część społeczeństwa będzie mogła przekonać się, że nie są to ludzie niebezpieczni, nie są to osoby, które stwarzają jakiekolwiek zagrożenie. Są to po prostu inni, ciekawi być może ludzie. I być może to jest w ogóle najbardziej istotny cel zmian w naszym ogrodzie.